Dzień dobry. Szymon Zajkowski, Dom Maklerski i TMS Brokers. Od rana wspólna waluta dosyć silnie osłabia się wobec amerykańskiego dolara. Przyczyną deprecjacji euro są bardzo słabe odczyty indeksów PMI z największych gospodarek strefy euro. Odczyt indeksu PMI dla usług dla francuskiej gospodarki uplasował się na poziomie zaledwie 41,9 punkta. Najbardziej niepokoją jednak spadki wartości indeksów dla niemieckiej gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu dla Niemiec uplasował się poniżej granicznej bariery 50 punktów. Niemcy, jak do tej pory, były kołem zamachowym całej strefy euro, dlatego też pogorszenie w niemieckim przemyśle nie sprzyja koniunkturze w całym Eurolandzie. Za kilkanaście minut poznamy odczyty indeksów dla całej strefy euro. Słabe odczyty z Francji i Niemiec nie zwiastują pozytywnych danych również dla całego Eurolandu, dlatego też euro powinno pogłębić deprecjację. Po południu opublikowane zostaną dane ze Stanów Zjednoczonych. Poznamy sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz regionalny indeks koniunktury Fed z Filadelfii za marzec. Po wczorajszym posiedzeniu FOMC, na którym niezmienione zostały parametry polityki pieniężnej, dobre dane ze Stanów Zjednoczonych nie powinny już wywoływać silnej deprecjacji dolara, tak jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach. Stało się bowiem jasne, że Fed dalej prowadził będzie luźną politykę pieniężną i w najbliższych miesiącach dobre dane z USA nie powinny zwiększyć prawdopodobieństwa zmniejszenia lub zakończenia trwającej obecnie trzeciej rundy luzowania ilościowego. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.